ramach przedmiotu Turystyka historyczna w Faktorii w Pruszczu Gdańskim gościli studenci Wydziału Turystyki i Rekreacji AWFIS Gdańsk. Czego pan tutaj się dzisiaj nauczył? No, strzelania z łuku. No też tutaj o szlakach tutaj bursztynowych, handlowych, gdzie jeszcze przedchrześcijańska historia Polski, mogliśmy się dowiedzieć naprawdę dużo na temat, co się tutaj działo za czasów starożytności, jak handel tutaj kwit. Jest naprawdę niesamowity pomysł, że tutaj takie coś powstało. Interesowałem się zawsze historią, a turystyka historyczna to właśnie umożliwiała, żeby się dowiedzieć czegoś więcej tutaj na temat też tego regionu i ogólnie o historii i o turystyce historycznej. Wybrałam taki przedmiot, ponieważ interesuje się historią, jest to ciekawe, jest to jeszcze w formie turystyki, czyli zwiedzamy sobie, wychodzimy w różne ciekawe miejsca i właśnie zwiedzanie jakichś muzeów, tutaj tak jak tych osad, jest to ciekawe, ciekawsze niż siedzenie w sali na pewno i odkrywamy, że tak powiem, świat. Mogliśmy pograć w gry, które kiedyś, że tak powiem, dominowały w takie, tak potocznie powiem, rzucanie kamieni czy strzelanie z łuku. Naprawdę pozytywne emocje tutaj na nas wywarły i na pewno wspaniałe wspomnienia. Duża popularność dopiero co stworzonego przedmiotu pokazuje, że studenci AWF-u żywo interesują się poznaniem tego, co było kiedyś. Wizyta studentów turystyki z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie była oczywiście przypadkowa. Kilka miesięcy temu burmistrz Janusz Wróbel podpisał z rektorem profesorem Waldemarem Moską umowę o współpracy miasta z uczelnią. Będziemy realizować różne programy zdrowotne. Będziemy wspólnie funkcjonować na płaszczyźnie sportowej. Mamy nadzieję, że uczelnia pomoże nam w metodyce, w nowych programach skierowanych do naszych pruszczańskich nauczycieli. Będziemy rozwijać tą współpracę także na płaszczyźnie turystycznej. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu to jeden z najlepszych wydziałów turystyki w tej chwili w Polsce. Pruszcz Gdański to faktoria, także jak widać wspólnie możemy bardzo dużo zrobić.